W szkole podstawowej w Ruszkowie I odbył się gminny konkurs języka angielskiego. W konkursie wzięło udział 24 reprezentantów z wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kościelec. Uczniów podzielono na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Konkurs swoim patronatem objął wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. Przed ogłoszeniem wyników dzieci ze szkoły podstawowej w Ruszkowie I przedstawiły krótką część artystyczną, rzecz jasna po angielsku. I was a new robot. Suddenly a magic elf appears. Sweeping wind. I can help. Oh, great. Can I have a new robot, please? Oh, yes. No problem. Trzeci taki konkurs i z roku na rok widać, że jest lepszy. Poziom naprawdę bardzo wysoki z tego, co tutaj widzimy. A to dzięki temu, że systematycznie te konkursy się odbywają. One mają, wszystkie zresztą konkursy tutaj międzyszkolne, gminne, mają na celu właśnie podniesienie umiejętności, wiedzy w pewnych zakresach. No w tym przypadku, jeżeli chodzi o język angielski. Dziękuję pani dyrektor, która stwarza warunki do tego, żeby takie konkursy tutaj się odbywały. No oczywiście wszystkim paniom, które przywiozły dzieci, które były w komisji konkursowej, no bo też to olbrzymie znaczenie ma i dzieciom przede wszystkim, tak? Bo bez was no, tego konkursu by nie było i tego takiego tak wysokiego poziomu, jak tutaj słyszymy. Coś wspaniałego, fajnie, że zajmujecie się językiem angielskim. Jest to, myślę, że podstawa, jeżeli chodzi o współczesny świat, tak, znajomość języka angielskiego jest niesłychanie ważna. I życzę wam, abyście dalej się rozwijali w tym kierunku, byście zdobywali wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego wszystkim. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, przechodzimy do najważniejszej części, ale na początku powiem, że wy wszyscy jesteście zwycięzcami, ponieważ pojawiając się tutaj już na gminnym konkursie, zostaliście wyłonieni przez swoich nauczycieli ze swoich szkół, więc jesteście, jeżeli chodzi o język angielski, jesteście tutaj najlepszymi uczniami w swoich placówkach i bardzo wam gratuluję tego. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i drobne nagrody. Zwycięzcami zostali. W kategorii klas 1-3 trzecie miejsce zajął Michał Stępień, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Drugie miejsce zajął Igor Woźniczko, szkoła podstawowa w Ruszkowie I. Pierwszą lokatę zajął Filip Luberacki ze szkoły podstawowej w Ruszkowie I. W kategorii klas 4-6 trzecie miejsce zajął Kacper Śmiglewski, szkoła podstawowa w Dobrowie. Drugie miejsce zajęła Klaudia Żak, szkoła podstawowa w Ruszkowie I. A zwyciężyła Magdalena Ćwiek ze szkoły podstawowej w Ruszkowie I. W kategorii klas 7-8 trzecie miejsce zajął Adam Królasik, szkoła podstawowa w Trzęśniewie. Na drugim miejscu znalazł się Dawid Balcerzak, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. A zwycięzcą został Bartosz Brzeziński,
ze Szkoły Podstawowej w Ruszkowie I. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.